Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przeanalizuję pokrótce dwie partie, które zagrałem z szachowym mentorem. Podlinkuję te partie w komentarzu, będzie można zobaczyć sobie na spokojnie z Lichessa zapis. No i zacznę od partii numer 1. Graliśmy tempem 3 minuty plus 2 sekundy, partie towarzyskie. Zagrałem d4, przeciwnik skoczkiem na f6, c4. No też pragnę przypomnieć, że grałem te partie w dosyć szampańskim nastroju, delikatnie rzecz mówiąc, więc myślę, że to miało wpływ na to, dlaczego postanowiłem zagrać tutaj tak z ciekawości tę partię. Posunięcie d5. No i tutaj zagrałem skoczek na f3. To jest obrona Greenfelda. Oczywiście wariantów jest cała masa różnych, różnistych. Po gońcu g7 postanowiłem zagrać jak to w swoim stylu posunięcie h4 i sprawdzić, co na to przeciwnik mój zrobi. No i teraz posunięcie h5 jest jedną z lepszych opcji dla białych, dlatego że ten ruch według mnie nie przynosi nic dobrego. W takich układach, gdy białe grają na skrzydle hetmańskim czy królewskim bez znaczenia, to taką główną regułą jest to, żeby uderzyć w centrum. I tutaj na przykład czarne mogłyby spokojnie po ruchu h4 zbić na przykład na c4, a potem uderzyć pionkiem na c5. Taka jest idea obrony Greenfelda. No przeciwnik tak nie zagrał, przynajmniej na razie. Jest posunięcie h4, nastąpiło h5, z czego byłem bardzo zadowolony, bo ustawiłem sobie gońca na g5 i pragnę zauważyć, że ja tutaj teorii jako tako nie znam. Gram dosyć intuicyjnie, ale posunięcie goniec g5 było w tym momencie najlepsze. Po prostu świetna placówka dla gońca i moim celem wcale nie jest zbicie skoczka na f6 i zbicie pionka na d5. To są takie układy w Greenfeldzie, gdzie czarne chcą tego dostać, znaczy chcą dostać taką pozycję i uderzyć potem przez c5, ale mój przeciwnik postanowił zagrać posunięcie skoczek e4. Nie jest to najlepszy ruch dla czarnych. Figura gra drugi raz w debiucie. Mi się to bardzo podoba. Ja tu zagrałem trochę miękko, ale też dobrze, bo ruch e3. I ktoś by powiedział, że goniec g5 jest silną figurą i może być zbity. Jasne. Jakby skoczek zbił na g5, to skoczek odbija na g5 i znowu moja figura stoi fajnie. F6 bardzo osłabia oczywiście pozycję czarnego króla, więc to nie wchodzi w grę czarnymi, a jeżeli tak, no to białe uzyskują oczywiście bardzo dobrą pozycję. Wracając skoczkiem i tam możemy patrzeć w słabe punkty przeciwnika. No i w każdym razie głównie taki jest cel, żeby skoczek zbił tego gońca. Zwróćmy uwagę, że skoczek by ruszył raz, dwa i trzy razy, a goniec wychodząc tylko raz zostaje wymieniony, więc to jest na pewno plus dla białych, jeśli chodzi o tempo. E3. Tutaj można było zagrać na przykład w ten sposób. Zbić i wymusić na przeciwniku zbicie skoczka, no bo pionek został wzięty i po takiej wymianie hetman by wybił na d5. Tak naprawdę można byłoby tu grać bardzo różnie i bardzo prosto białymi, między innymi g3, goniec g2, celować potencjalnie w hetmana w diagonale, robiąc szybko roszadę, ale dosyć ciekawym zagraniem byłoby też skoczek d2, żeby zrobić sobie na przykład fajne centrum. To jest ruch, który wymaga oczywiście teorii, znania teorii dobrze i wyczucia pozycji. Jednakże to, co zagrałem w partii, było, no nie mówię, że słabe, było normalne oczywiście, ruch e3 jak najbardziej logiczny. Moim celem było wyprowadzenie po prostu szybciej figur. Skoczek zbił jednak na c3, co było dobre białymi, no bo centrum się fajnie znowu powiedzmy scaliło, to centrum jest silne i przeciwnik zagrywa c5, co jest ruchem logicznym jak najbardziej. To posunięcie jest typowe w Greenfeldzie. Pytanie, czy to nie dzieje się za późno i czy to coś daje, no bo ja tutaj bardzo mocno to bronię. Nastąpiło wybicie i hetman wybił na d5, z czego się oczywiście, znaczy nie mówię, że cieszę, tylko to było też normalne, ale już istnieje opcja c4, d5. Nie od razu, chociaż już takie do głowy rzeczy przychodziły, żeby oddać tam jakość. To też by było takie, można powiedzieć, typowe. Tutaj goniec e2, dosyć subtelnie. Skoczek na c6, roszada i wieża b1. Takie typowe zagranie na wolną linię. W ogóle nie bałem się tego, że przeciwnik mi tutaj zbije na a2. Takie ruchy nie są zbyt dobre. Nie wiem, czy to brał pod uwagę mój oponent. Ruch d5 by wszedł od razu i po na przykład zagraniu wieżą na d8 zagrałbym posunięcie prawdopodobnie e4 czy c4, żeby wzmocnić tego pionka. A skoczek miałby za chwilę problem po odejściu mojego hetmana i tam też goniec fajnie patrzy w pionka. To są takie pozycje, które uwielbiam.
uwielbiam, jest sporo zamieszania, czuję się w nich dobrze i czuję, że mam kontrolę nad przeciwnikiem. Jeszcze szczególnie oczywiście jak gramy tempem szybkim, to jest jednak mój atut. W partii klasycznej oczywiście trzeba byłoby porządnie się zastanowić. Nastąpiło B6, C4, no i właśnie to, o czym mówię, hetman wrócił na D7 i D5, czyli gramy tutaj mocno w centrum. Oczywiście przyszedł mi do głowy ruch taki jak skoczek E5 na krótkim czasie grając, no ale tu miałem w planach wybicie, prawdopodobnie wybicie szybkie F4 i E4. Oczywiście o gońcu trzeba pamiętać, żeby nie było F6. Tu mógłbym przygotować, zagrać najpierw E4 i potem na przykład ruch F4. Takie plany byłyby. W każdym razie skoczek zagrał typowo w Greenfeldzie na A5, na co E4 i goniec A6, hetman C2. Prosta obrona pionka. Hetman fajnie kontroluje pionki centralne, centrum silne i za chwilę będzie gnieciuch w postaci E5, wieża D1 i taki można powiedzieć samograj. Mój przeciwnik zagrał E6, słusznie, trzeba podrywać centrum, nie ma innego wyjścia i wieża z F na D1, tutaj nie ma wielkiej filozofii, po prostu wieża wchodzi na wolną za chwilę linię albo będzie wspierała pionka. Posunięcie, czyli E bije na D5 nastąpiło i pionek z C na D5. To też logika, ostrzejsze troszkę podejście. My albo centrum, tymi pionkami centralnymi zajedziemy przeciwnika, albo on nas tymi pionkami na skrzydle hetmańskim. Na tym to polega, można byłoby pewnie spokojnie też odbić tym pionkiem i też byśmy grali normalną pozycję. Jednak w mojej naturze ostrej gry jest jednak CD i bicie na E2, hetman E2, hetman zagrał na A4. Ruch w sumie nie wiem po co, bardzo prawdopodobne, że przeciwnik chciał zagrać tutaj, wymienić hetmany, tak przypuszczam. No i nastąpił błąd z mojej strony, oczywiście błąd, który wyrównuje pozycję, nie przegrywa, bo w tym układzie, no tam silniczek, ja tam nie patrzę na silnik, tylko na pozycję, ale silnik pokazuje plus 2 i 7. No, ogromna przewaga. Przewagą byłoby, jakbym zagrał E5 i tymi pionkami szybciej napierał, na przykład po takim ruchu mógłbym zagrać E6. Prosta gra. Dwa ruchy pionkiem i tu się robi już bardzo, bardzo nieciekawie. Skoczek wchodzi do centrum, za chwilę może się otworzyć wieża, jeżeli będzie bicie na E6, no to same figury tutaj wygrywają partię bez żadnego wysiłku. Jednakże w tej sytuacji zagrałem gońcem na E7. A trochę takie amatorskie podejście, no bo goniec fajnie wchodzi w dobre miejsce i wydawało mi się, że po ruchu D6 tu już jest koniec partii. Ale czarne miałyby świetną odpowiedź, której nie wykorzystały, bo czarne zagrały gońcem na F8. No jasne, ja to rozumiem, chcemy tego gońca wymienić i się oswobodzić troszkę od tych pionków i tej całej konstrukcji, można powiedzieć. Zdecydowanie lepszym zagraniem byłoby powrót skoczkiem na C6. No tutaj już goniec ma problem. Ten goniec musiałby wrócić na G5, no i oczywiście tutaj grożą jakieś wybicia pionka na E4, co nie jest jakieś tragiczne, bo ten pionek D6 też robi swoją karierę, ale też istnieje możliwość zagrania skoczkiem na D4, zamknięcia trochę linii. W przykładzie, gdyby tutaj na przykład skoczek zagrał na D4, co byłoby teraz fatalnym ruchem i znając moją naturę, oczywiście tu bym wybił, goniec by wybił i właśnie teraz prawdopodobnie bym walnął tego gońca, gdyż on by mi zwyczajnie przeszkadzał po wymianie na przykład tutaj hetmanem. Szybka wieża D1 i ten pionek robi też karierę. Więc w tym układzie pewnie partia by się skończyła szybko, aczkolwiek było inaczej. Goniec zagrał na F8, no i teraz szybka wymiana. Tutaj jak najbardziej istnieją wtrącenia typu hetman bije na E4. Znaczy hetman E4 nie działa, bo zostaje z figurą, przepraszam, wieża na E4, ale wtedy jest hetman D2 i tam z tempem też mam wejście na H6, a potem wrzucam skoczka na G5 i czarne mają ogromne problemy, więc nastąpiło bicie i posunięcie E5. Tutaj D7 też tak naprawdę wygrywa partię bardzo szybko, a tak jak mówiłem, grałem dosyć szybko, miałem 2 minuty 44 sekundy w tym momencie po 23 ruchach, przeciwnik minuta 14, wieża zagrała na D8, hetman E3 z bardzo prostym tym planem wejścia tutaj i skoczek na G5. Król G7 broni się niby sam i myślę, że ludzkie podejście to hetman G5. Zauważmy, dobre pole dla hetmana, nie można wieżą tego obronić, bo wieża D8 wisi. To dostrzegłem daleko, daleko. Hetman zbił na A2. Ruch, który już jest tak naprawdę rozpaczą, no bo to nic nie daje. Oczywiście trzy wolne pionki.
One tylko są wolnymi pionkami, nic więcej. Hetman dał szacha, król g8, skoczek g5 i tutaj się robi już bardzo ciężko. Nie wiadomo jak się bronić, w tym układzie został zagrany skoczek na c6 i po ruchu e6 mam już szybkie wtargnięcie. Wieża zagrała na e6, szach i mat na polu h7. Zapraszam do drugiej partii, gdzie grałem kolorem czarnym. Ruch e4, posunięcie g6. No mówię, będziemy grać swoje, czyli obronę nowoczesną. Zawsze zadymiarsko i po ruchu d4, goniec g7, skoczek c3 i postanowiłem zagrać c5, sprawdzić, co przeciwnik na to powie. Tutaj został zagrany ruch skoczek na f3. Można grać różnie, można przepchać pionka, można zbić od razu. Skoczek f3 jest jak najbardziej też normalnym zagraniem, można by było zbić. Ja mam zawsze inne plany, gram hetmanem na a5. Oczywiście moim celem jest teraz zagranie skoczkiem, wywieranie presji na punkcie d4, może d6 i goniec g4. To są takie rzeczy, które gra się bardzo fajnie i przeciwnik po zużyciu prawie całej minuty zbija dopiero mi pionka na c5. Nie wiedział chyba co grać. Teoria się skończyła, tak mi się wydaje. Tutaj przechodzimy też do przestawienia ruchów, bo w tej sytuacji też bym w taki sam sposób zagrał. Tu można zbić teraz pionka i zbić później tutaj. Tylko że nie chciałem za bardzo zbierać szybko pionów, zawsze stawiam na rozwój figur, skoczek na c6, pionki mnie tutaj za bardzo nie interesowały od razu. Goniec d2 z obroną pionka, ok, hetman wziął, no i piony się wyrównały, można powiedzieć, tylko że ja nie mam czarnopolaka, przeciwnik ma zdwojone piony, no taki układ też jest grywany bardzo często. Tutaj białe powinny mieć bardzo dobrą i spokojną, znaczy bardzo dobrą i normalną grę, że tak powiem, tylko że trzeba to też wykorzystać, potrafić. Skoczek na f6. Roszada, ja również zrobiłem roszadę i ruch mojego przeciwnika, nie wiadomo dlaczego, e5. Nie wiem dlaczego oddał pionka, tak przypuszczam, że chciał złapać inicjatywę, nie wiem tego, albo podstawka, chociaż nie sądzę, ciężko stwierdzić, trzeba było zapytać grającego białymi. No, wybiłem. No i wszelka redukcja figur w tym układzie jest dla mnie tutaj prostym planem do wygrania partii. Nastąpiło bicie. Wieża wjechała na jeden. Ok, wieża fajnie wpatrzy w pionka, ale hetman wraca i bronimy, więc tutaj się nic nie dzieje. Goniec e3. No i słuchajcie, w tym momencie stwierdziłem goniec e3. Ok, atak na hetmana. Dlaczego by nie wziąć kolejnego pionka? Proste. Tu się też na diagonali fajnie hetman zachowuje. W tym układzie goniec zagrał na h6 i wieża e8. No, bronić na e7 trzeba. No i tutaj mój przeciwnik miał niecne plany ataku, jak najbardziej. Tu mi wystarczy zagrać pionkiem d6, d5 i goniec już też swobodnie będzie mógł grać i pozycja powinna się już tutaj kończyć, znaczy partia powinna się kończyć z uwagi na przewagę pionową. Jednak wieża e3. Słuszne podejście, jeśli chodzi o atak, tyle, że ten ruch jest przegrywający, a ja nie dostrzegłem fajnej odpowiedzi, tu się przyznaję bez bicia. W tym momencie, no, grałem w ogóle bardzo szybko tę partię, bo w tym układzie po 15 ruchach mam 2 minuty 58 sekund, przeciwnik minuta 22. Ruch, który wygrywał bardzo szybko, to skoczek G4. Tego ruchu nie widziałem, przyznaję się. Fajne widełki. Chodzi o redukcję figur, a w tym układzie nie można zbić skoczka, bo jest bicie tutaj wieży i jak goniec się zasłania, to wystarczy pewnie zagrać posunięcie D5 i fajnie rozwojowo stoimy. Hetman dobrze wszystko broni. No, ta pozycja jest po prostu przegrana. W każdym razie, po wieży E3 zagrałem hetman C5, które też jest ok. Nie wypuszcza to przewagi jak najbardziej, daje jakieś tam szanse, ale trzeba tu białymi niezwykle dokładnie grać. Wieża zagrała na H3. No też takie rzucanie się trochę z motyką na słońce. Nie wiem po co, bo ten ruch tylko wygląda groźnie, a tutaj się nic nie dzieje, skoczek dobrze broni. Zanim hetman dotrze na H6, to minie 100 lat. W tym układzie zagrałem po prostu D5 i przeciwnik zwyczajnie podstawił, grając właśnie gońcem na G5, uderzyłem wieżę na H3. No i tutaj zrezygnował mój przeciwnik z dalszej kontynuacji partii. To tyle chyba. Dziękuję za uwagę. Podlinkuję oczywiście partię w komentarzu. Pozdrawiam. Cześć.